Do Arki. Może ktoś potrzebuje pomocy. Jo, siemanko, z tej strony! W okien 21 nagrywamy Spider-Man, już ostatni chyba odcinek z tej serii. I zaczynam, dzisiaj już nie będzie live'a. Już nie robimy aktywności już tych wszystkich. Tylko zaczynamy nową serię ze Spider-Mana z Felicią. Z tamtego Spider-Mana, tylko z Felicią. Tą nową wiecie. Część tego wspaniałego obiektu przypomina obecnie kupę gruzu, a to za sprawą kolejnego starcia Spider-Mana z Tinkerem. Na szczęście ludzie z Rock są szczęśliwi. Komuś zginęło auto! Biały wóz? Biały śnieg? Nie, to głupio. Albo to są mniej łapy boczne teraz, widzicie, widzowie, bo... Misji nie ma. My chcemy misję. Chcemy już kończyć, jutro zacząć normalną serię kolejną. Spróbuję ci pomóc, chłopie. Tak, właśnie skończyłem podwójną zmianę. Wychodzę, a wóz zniknął. Za 12 godzin wracam, więc marzę tylko o śnie we własnym łóżku. Da się zrobić. Masz przy sobie kluczyk? To piszczące urządzonko? Jasne. Tutaj. Super. Niedługo odnajdę to zaginione auto. Dobra. Namierzę sygnał z kluczyka i znajdę samochód. Czyli? Nie wiem, gdzie jestem blisko teraz. Żeby kraść auto ratownikowi w środku zimy. Ktoś tu ma serce z lodu. Naprawdę. O, rany. To mi wygląda na dziuplę. Na pewno jest tu ten wóz. Dobra, to otwiemy ciepło. Pełno tu zaginionych aut. No jakiś bankier, co to pracuje nad swoją furą. Wymienia części jak rękawiczki i prawie zawsze... Panowie, ktoś go wykończył! Oj. Panowie, kradliście wóz ratownika po podwójnej zmianie. To bardzo nieładne. Zawsze bym czuł się winny i zignorował waszą działalność. Nie tak to działa, kolego. Przykro mi, ale prawie ci wyszło. Wykończę cię! Oj! Pora dać ci na łóżkę! Złodzieje z głowy. Teraz mogę znaleźć autopilota. Czyli... Muszę się wsłuchać i znaleźć źródło. Muszę iść za hałasem. Cześć. Znalazłem twoje auto. Wysyłam lokalizację. To świetnie. Hej! W końcu przyjechała też policja. Może mnie do ciebie zawiozą.
Super. Jeszcze raz dzięki, Spidey. Opowiem wszystkim o twojej aplikacji. Ale najpierw się wyśpię. Nie ma na COVID-19. Albo na inną formę. Dobra, chyba. Hej, wiem gdzie jest film. Centrum naukowe Oscorp. Zamknięte na czas remontu. O Boże! Stoi tam nasz konwerter prądu! A nie, to nie jest centrum naukowego! Finn użyje go, żeby zdestabilizować Nuform i wysadzić Roxon Plaza! Wow, więc tak chce się. Gdyby to nie jest końcówka. Może i tak. Tej chyba. Dzięki. To moja nie, praca. Jeszcze nie koniec. A właśnie, pora pomóc twojej mamie. Narka. Dobra. Centrum naukowe Oscorp. Finn musi wiedzieć, co się stanie, jeśli zrealizuje swój plan. A jeśli nie posłucha, zabiorę Nuform. I zniszczę, jak będzie trzeba. Dobra. Szybciej malić, bo ten film ma być... Ma być szybko pójść. Hej, stary. Super, że używasz aplikacji. Chyba naprawdę zyskuje popularność. Nie dziwię się, ziom! To jest sztos! Ukłoń się! Co to było? Oj. Nie pozwolę ci tam wrócić. Niech Krieger i Tinkerer się pozabijają. Wróć do bycia Spider-Manem, gdy się uspokoi. I co, mam się tu ukrywać? Nie mogę być Spider-Manem tylko czasem. Muszę powstrzymać Finn. Nie, masz przetrwać. Próbowałem ci to wyjaśnić, ale bez skutku. To czemu sprzedałeś mnie Kriegerowi, skoro mam przetrwać? Nie sprzedałem. Ta. Naprawdę, w ogóle nie miał cię złapać. Krieger mnie okłamał. Chciałeś wrócić do rodziny i tylko na to cię stać? Ocaliłem ci życie. Wrzuciłeś mnie do celi. By cię chronić. Tak, chcesz mnie chronić. Niech cię, Miles. Nie stracę i ciebie. A ja nie mogę się po prostu ukryć, bo wtedy zginą ludzie. Nie doceniałeś mnie. Musimy teraz walczyć z wujkiem. Nie walcz ze mną! Nie chcę! Ale nie mogę tu zostać! Więc zrobię, co będę musiał, żeby cię chronić! Kamuflaż! Muszę go wyłączyć! Nie chodzi o mnie, tylko o ciebie! Boisz się! Nie odwracaj go za ogony! Kiedy wreszcie zrozumiesz, że muszę chronić to miasto? A kiedy ty zrozumiesz, że masz wynik nie chciał? Nie kontruję każdej sztuczki! Muszę uważać na te tarcze! Gdyby tata nas widział! Zrozumiałby, że muszę cię chronić! Dziami. Ta tarcza! Zdaję sobie sprawy, co robi. Muszę go znaleźć i trafić jadem. Nie rozumiesz, że tylko ja próbuję cię uratować? A ja ratuję wszystkich innych. Nie!
muszę spróbować! Twój mentor nie nauczył cię, kiedy odpuścić? Nauczył mnie, że inni ludzie są ważniejsi! Nie rozumiesz, jak działa świat. Wygrywa silniejszy. Możemy to zmienić! Nasz wujek nas zamordował. Super. No nie, no głośniej się nie da. Muszę spróbować. Mama. Myślisz, że pokonasz i Tinkerer i Rockson? Muszę spróbować! Nie podchodź, chłopcze! Co to? Masz swoje sztuki, a Rockson swoje! Twój mentor nie nauczył cię, kiedy odpuścić? Nauczył mnie, że inni ludzie są ważniejsi! Rozumiesz, jak działa świat. Wygrywa silniejszy. Możemy to zmienić! Nie da się uciec przed nim. Ale czemu ty możesz? Zamknij te drzwi. Nie rozumiesz tego! Zawsze walczyłeś tylko dla siebie! I
może dlatego jeszcze żyje. Używa sprzętu Rodson! Pozbawia mnie mocy! Wszystko było dobrze, póki Spider-Man się nie wtrącił. Muszę omijać te granaty! Ja mam go. No i gdzie jestem? Nie chciałem z tobą walczyć! Nie z tobą! Co? Finn nie zdaje sobie sprawy, co robi! Mówiłem ci, że nie dasz rady! Czy moje sokowe skóry nie zdadzą się, że... Jak go mam zabić? Powiedzcie mi. Dlaczego on znika? Znikasz co? Ale nie na długo. Dlaczego? Czekaj. Możemy to zmienić! Mam teraz już... Masz swoje sztuki, a rok są swoje. Nie rozumiesz tego! Zawsze walczyłeś tylko dla siebie! I może dlatego jeszcze żyję! Wiele... Jeśli macie skrzydki, żeby ocalić się życie, zrobię to! No, dobra. Muszę
przemijać te cholerstwa! Co zrobić bez twojej mocy? Sobie sprawy, co robi. Niech ktoś inny się naraża, żeby powstrzymać Underground. Nie ty! Sam mnie, chłopie, zabijasz. Ja muszę mieć energię. Muszę... Muszę to omijać! A tak próbowałem cię zrozumieć! Zabić, no. W końcu się pokażesz. Ja muszę się... Jest. Rzucasz się na wrogów, których nie pochodzasz. Wiesz, ktoś cię tak robił? Ani się wasz! Chcesz, żeby mama pochowała i ciebie? Nie pozwolę na to. Pologramy? Więcej sprzętu od kumpli z Roxon! Uczę się! Nie masz szans! Wciąż jesteś naiwnym dzieciakiem, który podziwia Spidermana. Nie! Dzieciakiem, którego podziwiają inni! Mam to! Nigdy nie byłbym dla ciebie Spidermanem! Dla ciebie to zbędne ryzyko! Masz, nie pozwolę, by moi bliscy ginęli, zgrywając bohaterów! Oj, 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 jest Dani. Nie będzie trwać walka z wujkiem. Już zabił nas kilka razy. Hologramy? Więcej sprzętu od kumpli z Roxon? Uczę się, nie masz szans. Którego podziwiają inni! Nigdy nie byłbym dla ciebie Spidermanem! Dla ciebie to zbędne ryzyko! Nie pozwolę, że moi bliscy ginęli, zgrywając bohaterów. Oddasz życie, żeby zasłużyć na tę maskę? Jak będzie trzeba!
Nie mogę się trafić. Nie rób tego! Nie oddawaj życia za bestię! Zrobię co muszę! Tak jak ty! No dalej! Pokaż się! Widzowie, skończymy dzisiaj tylko na to. Ach. To jest bitwa, ale może to jest taki wstać z masterem. Hologramy? Więcej sprzętu od twój stacjon? Uczę się, nie masz szans. Wciąż jesteś naiwnym dzieciakiem, który podziwia Spidermana. Nie! Dzieciakiem, którego podziwiają inni! Nigdy nie byłbym dla ciebie Spidermanem! Dla ciebie to zbędne ryzyko! Masz rację! Nie pozwolę, by moi bliscy ginęli skrywając bohaterów! No ginę! Który z nich to ty? Jeszcze mam cień. On ma za dużo sprzętu. Za dużo. Za dużo. Już dalej!
spaliłem. Bać mną, walczyć ze mną. Bycie rodziną już nie wystarczy. Nie musi tak być. Ta wrogość między nami. Właśnie tak było ze mną i twoim tatą. Nie chcę tego powtarzać. Ja też nie. Ale nie mogę być tym, kogo chcesz ze mnie zrobić. Muszę pomóc, gdy ktoś mnie potrzebuje. Taka jest moja rola. Ojej. Widzowie, sprawdźmy, ile jest prawdy jeszcze. Ile minut trwa. Mój wujek mnie porwał! Uwięził mnie! Co? Jak to? Jesteś cały... A jak tutaj będzie połączenie? Dobra. Musiałem z nim walczyć! Nie chcę go więcej widzieć! Nigdy! Przykro mi. Pewnie musi ci być ciężko. Zrobiłem, co było trzeba. Lecę do centrum naukowego. Dzwoń, jeśli zrobi się gorąco. Jasne. Powodzenia, Spidey. Jaja sobie robię. Muzeum zamknięto na czas remontu, a Underground od razu je zajął. Finn musi tam być. Mam nadzieję, że zobaczę eksplozję. Czas na drzemkę. Kończyć tutaj przykładam. Łatwiejsze niż myślałem. Maria, wszystko gra? Maria nie odpowiada. Uważaj na panie. Niech ktoś to sprawdzi. Tam jest jakiś sniper. Spider-Man!
Tak więcej. No tak jak mówię, już nie będziemy się przejmować tymi wszystkimi aktywnościami, bo od razu będziemy zaczynać już nową drogę Spidermana. Masz dziś nie tak. Wybacz. Jeszcze jeden chłop został. Niespodzianka, co? Dobra, przekonajmy się, jaką mają ochronę. W tych budkach, zamkniętych, bez prądu, potrzebuję źródła zasilania. Na przykład takiego mobilu. Tak, uda się. Sieć nie sięgnie. Nie, tak nie zadziała. No to gdzie? Jak? Jeśli połączę te węzły z mobilem, będę mieć prąd. Muszę sięgnąć siecią. Działać. Podepnę to do budek. Jakoś chciałem to naładować. A czy wziąć energię? Lej się i przewodzi prąd. Dobra. Musi się udać. To działa. Jeszcze kilka. Muszę zrobić połączenie łańcuchowe. Zrobić połączenie łańcuchowe, jak to? Zrobić wszystko. Idzie. Prąd zasilania do rolet. To
to do tego. Dobra, tego mi się nie stopnę. To do tego. Tak! Jeszcze jeden. Idzie mi aż za dobrze. Muszę rozładować wszystkie generatory. A super. Czas popsuć zabawki undergroundu. Przebiję się przez barierę jak błyskawica. Finn! Jesteś tu? Skarby undergroundu. Finn musi być gdzieś dalej. Finn! Posłuchaj! Musimy to zakończyć! Ty i ja! Finn będzie tam, gdzie nasz projekt. W tej sali. Biegaj za nim. A, tej. No, Ślamazaro! Chcę zobaczyć nasz projekt, póki jesteśmy młodzi. Nie wygląda jak babcia. Dobra, idę. Hej, gdzie mamy iść? Mam w telefonie mapę muzeum. Nasz projekt jest na wystawie na ostatnim piętrze. Chcę tam zobaczyć nasze nazwiska, jak prawdziwych naukowców. Dziś? Centrum Naukowe Oscorp? Jutro muzea na całym świecie. Jest winda. Jedzie do sali z wystawą specjalną. Może najpierw się rozejrzyjmy. Musimy się rozejrzeć. Nie pamiętam, że tu gdzieś był Peter i... Otto. Kiedy Rick tu dotrze? Właśnie napisał. Idzie w kierunku metra. Czyli będzie albo za pół godziny, albo za dwie. Dobra, nie będziemy już gościć tego Petera. Macie bilety na wystawę specjalną? O, nasz projekt tu jest. Musimy mieć bilety? Tak, ale są wyprzedane. Nie mogę was wpuścić. No trudno. Potrzebujemy innego planu. Mówiła, że nie ma już biletów. Tak, ale spójrz na te drzwi. Zamknięte. Znam takie zamki. Jak go oświetlisz, to się otworzy. Wystarczyłaby latarka w telefonie, ale nie dosięgnie. Dosięgnie, jeśli wsuniemy pod drzwi coś, co odbija światło. Co odbija światło? Najlepiej coś transformowalnego. W sensie, że zmienia kształt? No proszę, skąd u ciebie takie słownictwo? Daj spokój. Stop z pamięcią kształtu. Mogę zmienić kształt w aplikacji muzeum. Niesamowite! Czy to metamateriał? Tak myślę. Pewnie z fononowym pasmem zabronionym. Tak jest! Bierz, tylko żeby nic nie widział. Mam, chodźmy! O, przepraszam. Spoko. Jeszcze coś, co odbija światło. Narzędzia komunikują się bezpośrednio z komputerem modułu sterowania. Możemy powielić ten schemat w interfejsie pan neuronowym. Doktor. Inaczej nie, Oskar. Przeciążymy system zasilania. A on zniszczył miasto. Nie, jeśli wdrożymy... Dobra, nie będę mówić tutaj zdradzać tajemnic.
sami obejrzeć. Poszukajmy ekspozycji o energii. Wziąłem. Coś o energii słonecznej widziałem obok zamkniętych drzwi. Jany. Masz rację. Na ekspozycji o energii słonecznej powinno być coś przydatnego. No to gdzie mam iść? Tu. O, patrz! Lustra słoneczne. I to samo przylepne. Idealne, żeby oszukać światłoczuły zamek. Mam latarkę. Powiedz, jak naklejka będzie skierowana na czujnik, to ją włączę. Nikt nic nie zauważył. Śpieszmy się. Tak się nie uda. Spróbujmy jeszcze raz. Nie, nie tak. Nie, no było dobrze. Ja nie wierzę. Nienawidzę tych łamigłówek. Nie, dobra, czekaj. To, dobra. To na pewno nie. Czekaj, Och! Obróćmy to. Jest! To działa! Udało się! Jest! Jest! Jestem genialny! Super! To było coś! Czekaj. Będzie mi brakowało takich akcji. O czym ty mówisz? A przecież od przyszłego tygodnia będziesz w Brooklyn Visions. Ja nie. Przecież nie zapadnę się pod ziemię. Będzie jak teraz. Siąkniesz tam. Nie aż tak. Dla ciebie znajdę czas. Serio. Okej. Dobra, bo się wzruszę. Chodźmy na górę. Hej, tato. Cześć, Max. Dzień dobry panu. Finn cię wita. Dobrze się bawicie? Zróbcie zdjęcie waszego tata. Projektu. Tato, to nic takiego. Jeszcze nie żyje. Jeszcze żyje. Jak to nic takiego? Dobrze, zrobimy zdjęcie. Pa, tato! To tu. Nasz projekt jest z tyłu. Myślisz, że podpięli konwerter? Inaczej to nie miałoby sensu. Ale muszą dostarczyć biomasę. Może podłączą go do śmietnika. Mhm. Program kosmiczny Apollo. Dobra. Z największych osiągnięć ludzkości. Dotarliśmy na Księżyc. Moduł z programu Apollo. Proszę. Ktoż to tutaj wpadł? Toż to nasi niedoścignieni badacze. Nie wiedzieliśmy, że trafimy na wystawę specjalną. Z biletami. Jak tu wszedłeś? No mam bilet. Jak wy weszliście. A nieważne. Hej, ustawcie się. Cykniemy zdjęcie. Też musisz na nim być. Pomogłeś nam to uruchomić. Okej, dobra. Przesuń się. Dobra. Powiedz alele! Zapomnij, Maj. Mhm.
Finn. Musisz posłuchać. Mam dość słuchania cię. Dobra, zaczniemy zabawę. Muszę jej powiedzieć, co się stanie. Ja muszę mieć drugie śniadanie, no i co, no i jadłem. No nie, chłopie. Mieliśmy. Przyjmujecie zwroty? Oj. 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 Wiesz co? Muszę jej powiedzieć, co się stanie. Jest tutaj. Mów, nie dajcie mu pójść za Tinkerel. Będzie bolało, Spider-Man! Weź tą broń! Ile ja tych testów słyszę? Ja kończę, mi się żarty, wiesz. Mam problem. Jak chłop... Yeah.
muszę szybko wracać do Harlemu, zanim Finn zniszczy reaktor. Ganki, słyszysz mnie? Jak idzie ewakuacja? Źle. Roxxon i Underground są wszędzie. Jak na polu bitwy. Jesteś cały? Co z mamą? Dotarłeś po Deo. Sztuźne ludzi, ale jest w wodce. Coś przerywa. Gdzie jesteś? Ganki! Jeśli mnie słyszysz, jestem w drodze. Wytrzymaj tam, proszę. Widzowie, to już zrobimy w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No a ja się z wami żegnam. Elo.